Ty? Nie ruszę się stąd, idź sama. A jeśli upadł i potrzebuje pomocy? Jak go znajdziemy? Może nas potrzebować. Nie idę. Co ci jest? Co się stało? Miałaś koszmarny sen? Śniła ci się Altagracia? Nie, to był ksiądz. Siedział na moim łóżku i próbował mnie dotknąć. Widziałam go tak jak was. Był taki realny. Dlaczego mi to robisz? Pomocy. Ratunku. Nie. To zioła na uspokojenie. Dajcie je Glorii. Wypij to. Gdzie mama? Co się z nią stało? Jesteś ostatnią osobą, którą bym o to podejrzewał. Może to kobieta Judasz? Widziała nas? Mówiłaś o tym komuś? Nie, przysięgam. Ani słowa. Nawet Buenaventurze. Dobrze, ale chodźmy stąd. Twoja mama powiedziała, że jedzie załadować ciężarówkę, bo rano musi jechać w trasę. Nie wyobrażacie sobie. Ksiądz siedział na moim łóżku. Gdyby mnie to spotkało, umarłabym ze strachu. A jeśli on wróci i zaatakuje nas albo panią Santię? Nawet tak nie mów. To był tylko sen, ale taki realny. To straszne. Co to za ksiądz? Słyszała pani krzyki? Nie czułam, że chce mnie zaatakować. Sen był przerażający, ale odniosłam wrażenie, że on chce mi coś powiedzieć. Nigdy nie wiadomo. Na wszelki wypadek zamknę drzwi i okna. Spokojnie. Nikomu o tym nie piśniemy słówka. To dobrze, bo ludzie pomyślą, że kompletnie sfiksowałem. Spróbuj zasnąć. Jutro na pewno o wszystkim zapomnisz. Thank you.
Nie ma go. Chodźmy. Minęła już godzina. Przysięgnij na pamięć po rodzicach, że nikomu o tym nie wspomnisz. Nikt nie może o tym wiedzieć. A co z pieniędzy i Julianem? Jak się dowiemy, co się stało? Zawiadomię cię. Nie szukaj mnie, nie rób nic podejrzanego. Kobieta Judasz ma milion oczu. Dzień dobry. Dobrze, że zamówienie przyszło, bo jutro zajmiemy się winem. Co ci jest? Nic. Myślałem, że Buenaventura jest z tobą. Już tu idzie. Podpiszę rachunek. Zaraz wrócę. Nie należysz do szefów, którzy spędzają całe dnie w biurze. Cały czas o czymś myślisz. Myślałem, że zapytasz, co robiłem w domu Santi. Nie muszę. Wiem, że przyjaźnicie się od lat. To normalne, że ją odwiedzasz. Nie ma żadnego spisku przeciwko tobie. Martwisz się na zapas, ale zupełnie niepotrzebnie. Co się dzieje? Nie wiem. Sądzę, że Cristina nie ma nic wspólnego z Altagracją. Ale jak wyjaśnić obecność tej kobiety w sukni ślubnej? Widziałem ją na cmentarzu, w winnicy i wczoraj w miasteczku. Jakby ktoś chciał mnie przestraszyć. Nie przejmuj się na zapas. Każdy dzień przynosi nowe wiadomości. Spokojnie. To nie takie proste. Od powrotu Altagracji wciąż coś się dzieje. W małym domku pojawił się nawet napis "Wróciłam", wykonany czerwoną farbą. Co mam o tym myśleć? Czerwoną farbą? Tą, którą oznaczamy beczki? Albo jakąś podobną? Trzeba było mnie uprzedzić. Tu naprawdę dzieją się dziwne rzeczy. Julian Morera zniknął ze szpitala. Dowiedziałem się o tym wczoraj. Jak to? Przecież leżał na intensywnej terapii. Właśnie. Nikt nie wie, gdzie się podział. Zniknął bez śladu. Za dużo się dzieje. Jakby wszystko sprzysięgło się przeciwko Salomonowi. A teraz Morera. Ktoś musiał go zabrać ze szpitala. Ale kto? Może chcą zrzucić winę na Altagrację? To horror. Brakuje tylko muzyki Jacksona. Tym bardziej uważam, że czas pomyśleć o zmianie tematu waszej pracy magisterskiej. Tu się zrobiło niebezpiecznie. Musicie być ostrożni. Nie widziała pani kasety, którą nam pokazał Marcos. Co takiego? O czym mówisz? Mówiłam, żeby przyszła pani później. Ale ja muszę coś powiedzieć. Bądź ostrożna, zostałaś naznaczona. Jesteś reinkarnacją kobiety Judasza. Będziesz następna. Kiedy wróciłem, napisu już nie było. To jakiś absurd. Powiedz, co o tym myślisz? Kilka dni temu zobaczyłem, że Sagrario miała całe umazane czerwoną farbą ręce. Powiedziała, że przypadkowo znalazła farbę. Ale nie mogę w to uwierzyć. To do niej niepodobne. Ciekawe, to samo powiedziała mi Chichita. Nie, co? Po co miałaby to robić? Zachowuje się dość ekstrawagancko, ale... Sagrario też nie byłaby do tego zdolna.
Odnoszę wrażenie, że wszystkie obecne tu kobiety umówiły się, żeby doprowadzić mnie do szaleństwa. Zrozumiał, biedaczka jest trochę stuknięta. Ale mam już dość takich ostrzeżeń. Mówię prawdę, dobrze o tym wiesz. Twoja córka igra ze śmiercią. Wczoraj była na cmentarzu z tym młodzieńcem i cudem się uratowała. Skąd pani wie, że tam byłam z Salomonem? Widziałam cię. To pani mnie popchnęła. Proszę powiedzieć. Nie. To był ksiądz. Wiesz o tym. Igrasz ze śmiercią. Dość. Ani słowa więcej. Zabierz stąd tę kobietę. Może to była Laura? Która chce cię nastraszyć? Znam ją i wiem, jaka jest impulsywna. Uważa, że uratuje nas, wyrzucając stąd Altagrację. Nie. To coś poważniejszego. Podejrzewam Marinę Batistę. Jest bardzo dziwna i niebezpieczna. Bardziej niebezpieczna od Altagracji. Niedługo ją poznam. Myślisz, że ta kolacja to dobry pomysł? Wiesz, co oznacza imię Salomon? Spokojnego mędrca. Reprezentuj godnie swoje imię. Mamo, wystarczy. Teraz powinnaś mnie zabrać, żebym poznała Altagrację. Co się z tobą dzieje? Czy ty się niczego nie boisz? Wczoraj o tym rozmawiałyśmy. Właśnie. Sama mnie uczyłaś, żebym się niczego nie bała. Ta kobieta mówi mi, że zamienię się w kobietę Judasza. Nie pozwolę się zastraszyć. To wariatka, nie słuchaj jej. A co do Altagracji, to mówiłam, że nie jest jeszcze gotowa. Spędziła 20 lat w więzieniu i musi dojść do siebie. Wiem, ale ja muszę ją poznać. W ten sposób sprawdzę, czy to ją wciąż widzę w przebraniu panny młodej. Jak możesz, to już głupota. Nie zapytam jej o to, ale wystarczy, że na nią spojrzę. Muszę zobaczyć, jak się rusza. Czy jest wzrostu tamtej? Gloria, na twoim miejscu nie robiłabym tego. Nie boisz się? Pamiętaj, że kobieta z tego filmu wideo też jest w sukni ślubnej. Na tej kasecie od Marcosa. To ona, Altagracia. Nie chcę, żebyście rozmawiały o Marcosie, Altagracji, ani o kobiecie Judaszu. Mamo, zabierzesz mnie wreszcie do Altagracji? Nie teraz. Muszę coś załatwić. Po powrocie powiem ci, czy możesz do niej iść. A wy przestańcie już węszyć tam, gdzie nie trzeba. Sagrario? Chodź na chwilę. Chcę porozmawiać. Salomon powiedział, że w tym małym domku pojawił się na ścianie napis wykonany czerwoną farbą. Ty go zrobiłaś? Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompas. Tekst Olga Krysiak. Czytał Marek Lenek.